Idę od razu na miejsce mojego przeznaczenia. <noise> Dzisiaj. Dziękuję Bogu za ten czas. Postaram się podzielić czymś, co Bóg w ostatnim czasie wkładał w moje serce. Miałem takie dni, że dość intensywnie Bóg mówił przez słowo swoje do mojego serca. I chciałbym się tym podzielić. Trochę więcej będę czytał, ale tak to jest. Takie są początki. Na początku chciałbym zacytować słowa: Słowo Boże. Które pojawia się kilkakrotnie w Piśmie Świętym. Krótki werset: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Pozwoliłem sobie też zrobić taką parafrazę tego fragmentu. Myślę, że będzie bardzo wymowny do nas wszystkich. A usprawiedliwiony przez Pana będzie mu ufał w każdym czasie. Jeszcze raz przeczytam oryginał. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A usprawiedliwiony przez Pana będzie mu ufał w każdym czasie. I to, o czym chciałem powiedzieć, to. Nawiązać do czasów, w których żyjemy, a żyjemy w bardzo przewrotnych czasach już od długiego czasu. Z roku na rok ja obserwuję to i widzę, że to jest coraz gorzej. Ogólnie, media, informacje zakrzywiają rzeczywistość w dzisiejszych czasach. Nie podają prawdziwych informacji. Wiele, wiele informacji jest fałszywych. Wiele jest fake newsów, wiele jest informacji, które nie mają pokrycia tak naprawdę z tym, co się dzieje w rzeczywistości. Pamiętam taki czas. Pewnie wielu z Was tak samo pamięta taki czas. Nie, jeśli byśmy się cofnęli kilka lat wstecz, 20-30 lat wstecz, starsi mogą coś na ten temat bardziej powiedzieć, młodsi, może mniej. Ale ja jestem już tam po, po, po 8, tak, po 18, no tam po, po połowie już, jak to się mówi, życia. Także już mogę coś powiedzieć. I wiecie. Wielu ludzi mówi, że kiedyś lepiej się żyło, nie było telefonów, nie było internetu. Nie było całej tej cyfryzacji tego wszystkiego, co wkoło nam serwują każdego dnia. I to cały czas postępuje i się rozwija. Dzieci puszczało się na dwór, i jakoś za bardzo człowiek nie, nie trapił się, nie myślał, co to się będzie działo, i czy to dziecko, co on, czy tam głupot nie porobi, czy tego. Gdzieś. Ja pamiętam, że ja wychodziłem pograć w piłkę, nie ten. Mama się za bardzo tam nie martwiła o mnie i dzisiaj trochę inaczej to wygląda. Pomimo tego, że jest ten internet, jest, są te telefony, to wszystko, a jednak wielu rodziców jest coraz bardziej zatrwożonych w ogóle o swoje dzieci, o to, co się, co, co się dzieje ogólnie na, na tym świecie. Z moich obserwacji przez te ostatnie 20-30 lat, jak patrzę na to wszystko przez pryzmat gdzieś obserwacji, to widzę, że wszystko to prowadzi do takiego niewolnictwa. Że to się, wiecie, gdybyśmy mieli, gdybyśmy mieli to, jakbym miał porównać to, to do takiego doświadczenia, że jeśli żabę wrzucimy do gara z gorącą wodą, to żaba wyskoczy ale jeśli nalejemy zimnej wody i wrzucimy tą żabę i ona się będzie, podłączymy pod, pod, to pod gaz i to się będzie, wiecie, coraz mocniej, coraz mocniej, żaba nie wyskoczy, ona nawet nie zorientuje się, w którym momencie zostanie ugotowana. I wszystko, co dzieje się na tej ziemi, to tak jakby cały czas takie, wiecie, takie powolne gotowanie ludzkości. Ja przynajmniej tak to odbieram. I że to wszystko prowadzi do takiego niewolniczego systemu. Wszystko, systemy polityczne, geopolityczne, gospodarcze, to z miesiąca na miesiąc coraz bardziej zaciśniają. Wiecie, moja żona ostatnio, znaczy chodzimy do lekarza, nie? I tam kiedyś było tak, że się wypisywało recepty. I ten żona ostatnio poszła do lekarza i poprosiła, żeby pani doktor ją zbadała. To w ogóle z dwóch metrów. Zaglądała do gardła, i recepty oczywiście nie wypisała, tylko powiedziała, że teraz jest tak, mamy taki nowoczesny system, że, że ona jej poda kod. No i no dobra. No i poszła do apteki, podała kod. Okazuje się, że pani w aptece mówi, że to jest lek dla dziecka, że to taka dawka to jest dla dziecka, a nie dla, dorosłego, dla dorosłej osoby. Więc najlepiej, jakby pani poszła do. Do, zadzwoniła do lekarza, żeby podali właściwy kod. No bo to nie jest ten kod. No żona zadzwoniła na drugi dzień do lekarza, a recepcjonistka mówi, że no, przykro mi bardzo, ale to musi pani się zapisać i będzie trzeba oczekiwać na wizytę. I w ogóle i czy pani doktor chyba dzisiaj nie przyjmie, bo już ma limit i wiecie, i. No i żona się trochę zbulwersowała, powiedziała coś więcej, no i pani w trzy minuty załatwiła kot. Nie? No, ale, ale wiecie, to takie, wiecie, to, tak, ten system, to wszystko, co się dzieje, to nie ułatwia, tylko utrudnia. Dzieci, pomimo tego, że, czy tam my dorośli, pomimo tego, że mamy dostęp do wielu informacji, to jest za dużo informacji i człowiek nawet jest w stanie sfiksować, nie? z powodu tego, że jest za dużo informacji. Niby telefony mamy i możemy być w kontakcie, a, a wiecie... Ja córkę wypuszczam na dwór i, i wiecie ciężko do niej dodzwonić, bo albo telefon rozładowany, albo, albo nie odbiera. Nie? I, no i to takie... Człowiek się stresuje. I chciałbym przeczytać taki psalm, kawałek psalmu, Sporo dzisiaj będę ze słowa Bożego na pewno Psalm jedenasty. Tam w tym psalmie jest napisane tak drugi trzeci bo oto bezbożni napinają łuk, przyłożyli swą strzałę do cięciwy, aby w mroku razić ludzi prawego serca. Tak są burzone podstawy, czego dokonał sprawiedliwy. I na podstawie tego wersetu i mogę powiedzieć, że to, co obserwuję od dłuższego czasu, że, że te podstawy, które gdzieś tam mieliśmy ugruntowane od, od dziecka gdzieś tam, one są powoli jakby burzone. No chociażby na przykład pieniądz, wiecie, jest jakaś podstawa, która istniała przez wiele stuleci. Jakaś to forma płatności, zanim się, to znaczy, bo wcześniej był ten handel banerowy, czyli wymiana towarów, ale później wprowadzano walutę, czy też waluty, pieniądze, i to przez długi czas, wiele lat to służyło ludziom, ludzkości. I dzisiaj, wiecie, likwiduje się pieniądz i powoli, bo powoli, i zastępuje się go wirtualnym pieniądzem. No i to jest takie, wiecie, burzenie takich podstaw, nie? Chociażby z tą służbą zdrowia na przykład, że to już nie funkcjonuje tak, jak funkcjonowało jakiś czas temu. Cały ten system monetarny, on zaczyna się powoli e, rozpadać. Wielu ekonomistów e, twierdzi, że, że to już ciężko jest w ogóle naprawić. Rozkładają ręce w ogóle i wiecie, dlatego powstaje ten wirtualny pieniądz. Czymś to próbują zastąpić. A to, wiecie co za tym idzie, to że pojawiają się emigracje migracje ludności zagrożonej głodem, suszą. To życie ogólnie na ziemi, w różnych regionach świata staje się coraz bardziej trudniejsze, uciążliwe i Myślę, że wszyscy to obserwują i widzą, ale my nie powinniśmy się tym trapić, na pewno. Od wielu lat możemy zaobserwować mieszanie nacji, czy to w Europie, czy w innych krajach. W czasach starożytnych. Wielu królów przywódców stosowało taką taktykę militarną, że kiedy najeżdżali na jakiś kraj, to uprowadzali jeńców i przesiedlali ich na inne tereny po to, żeby zniszczyć jedność ducha, jedność narodową, aby ci ludzie nigdy, dla nich nie byli już zagrożeniem, aby odzyskać swoją własność, suwerenność, niepodległość. I tak dzisiaj też obserwuję od jakiegoś czasu, że tak się dzieje w Europie i w różnych częściach świata. Ale tak też było w czasach proroka Daniela. Bo kiedy król Babilonu, Nabuchodonosor, najechał na Jerozolimę, wziął do niewoli Izraelitów i Judejczyków. Wielu poginęło wtedy śmiercią od miecza, wielu od zarazy, wielu od głodu. Wielu proroków przepowiadało to wcześniej. Choćby Jeremiasz prorokował uprowadzenie do niewoli na 70 lat ludu wybranego czy też Izajasz Pytanie brzmi dlaczego się tak działo dlaczego się tak stało w tamtych czasach Ano działo się tak z powodu powszechnego odstępstwa jakie przyszło do ludu wybranego Był ciężki czas dla Izraela, dla Judy. Bóg wiedział, kogo w tamtym czasie ocalić. A kto nie przeżył, to nie przeżył. Ale Bóg dobrze wiedział, kogo go ocalić w tamtym czasie. I ze słowa Bożego wyczytuje, że Bóg ocalił tych, którzy byli mu wierni i posłuszni oraz tych, którzy mieli prawdę na ustach i czyste ręce. Dzisiaj na kartach Słowa Bożego w Starym Testamencie możemy przeczytać o nich, są dla nas żywym świadectwem miłosierdzia Bożego i jego łaskawości. Izajasz W czterdziestym rozdziale prorokował takie słowa. Będzie sporo tego tekstu. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi Wasz Bóg. Mówcie do serca Jerozolimy i wołajcie do niej, że dopełniła się jej niewola. Że zapłata za winę przyjęta, bo odebrała z ręki Jachwę dwukrotność za wszystkie swoje grzechy. Dotyczyło to już czasu ludu, który wychodził z Babilonu. Głos woła na pustkowiu: Uporządkujcie drogę Jachwę, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla naszego Boga. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co strome niech będzie na wyprostowanie, a wyboje niech się staną równiną. Te same słowa były w ustach proroka Jana. A po, yy, tak, proroka Jan, yy, Jana, chrzciciela, tak. Yy, on w tamtym momencie, zanim Chrystus przyszedł, właśnie... Nawoływał lud do tego, aby właśnie prostowali swoje ścieżki, aby upamiętywali się, aby nawracali się, aby odwracali się od swoich nieprawości, od swoich grzechów. I tak samo te same słowa padły z ust Izajasza I właśnie i były skierowane do ludu wybranego, do Izraela, do Judy. Piąty werset mówi, że kiedy to się stanie, kiedy serca ludzkie będą skierowane w stronę Boga, na upamiętanie, na odwrócenie się od nieprawości, od grzechu, wówczas objawi się chwała Jahwe i zobaczy to razem wszelkie ciało, bo usta Jahwe tak powiedziały. Nie objawi się w twoim życiu Jezus Chrystus, jeśli nie przyjdzie upamiętanie do Twojego życia, jeśli nie przyjdzie wyprostowanie ścieżek Twojego życia, nigdy się to nie stanie. Ale efektem upamiętania jest to, że Bóg się objawia. Głos mówi: Zwiastuj. Zapytałem więc, co mam zwiastować? Wszelkie ciało jest trawą a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Usycha trawa, kwiat więdnie, gdy wiatr jachwę je owionie. Tak lud jest trawą, usycha trawa, kwiat więdnie, lecz słowo naszego Boga trwa na wieki. Wyjdź na wysoką górę zwiastunie dobrej wieści, Syjonie. Podnieś mocno swój głos, zwiastunko dobrej wieści, Jerozolimo. Podnieś głos, nie bój się, Mów do miast Judy, oto wasz Bóg. Oto pan Jachwe przychodzi jako mocny. Jego ramię spra sprawuje mu władzę, oto jego zapłata jest z nim, a jego należność przed nim. Jak pasterz będzie pasł sobie swoje stado, swym ramieniem zbierze jagnięta i podniesie na swoje łono. Karmiące poprowadzi ostrożnie. Wiecie, kiedy. Przeczytałem ten fragment, tą ostatnią linijkę: karmiące, poprowadzi ostrożnie. Zaraz pomyślałem o Dominice, zaraz pomyślałem o Monice, o wszystkich tych, którzy jeszcze dzisiaj karmią albo będą karmić, którzy są pośród nas. Pan zapewnia w tym słowie, że poprowadzi ostrożnie przez życie tych, którzy Mu ufają, którzy idą, wiarą kroczą każdego dnia. Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wymierzył niebiosa i przeliczył miarką proch ziemi i zważył na wadze góry i pagórki na szalach? Kto przeniknął ducha Jahwe I kto w swej radzie go pouczył? Kto mu doradzał i sprawił, że zrozumiał i nauczył go ścieżki słusznego osądu, i nauczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu? Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pył na szalach. Oto wyspy za lekkie uważa. I Libanu nie wystarczy na ogień, a jego zwierzyny nie wystarczy na całopalenia. Wszystkie narody są jak nic wobec niego. On uważa je za mniej niż nicość i pustkę. Do kogo więc upodobnicie Boga? I jakie dopasujecie mu podobieństwo? Czy bożka? Tego odlał rzemieślnik, a złotnik powrócił złotem i przylutował mu srebrne łańcuszki. Kogo nie stać na datek? Wybiera kawałek niepruchniejącego drewna. Szuka sobie zręcznego rzemieślnika, by sporządził bożka, który by się nie przewracał. Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie sprawy fundamentów Ziemi? Siedzi nad widnokręgiem Ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze. Rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciągnął je jak namiot do zamieszkania. Władców obra obraca w niwecz, sędziów Ziemi czyni nicością. Ledwie ich zasadzono, ledwie ich zasiano, ledwie zakorzenił się w ziemi ich pień, gdy na nich powiał usychają i burzą, unosi ich jak plewę. Do kogo mnie więc upodobnicie? Tak bym był mu równy, mówi święty. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, oto kto to stworzył. Ten, który wyprowadza. W ścisłej liczbie ich zastęp, wszystkie je nazywa po imieniu, a dzięki ogromnej sile i potężnej mocy żadnej nie zabrakło. Dlaczego mówisz, Jakubie, i twierdzisz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Jachwę, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie widziałeś, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Jahwe, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest jego mądrość: zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają i mdleją, nawet młodzieńcy potykają się i padają. Lecz ci, którzy oczekują Jahwe, odnawiają siłę, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Miałem ostatnio taki czas dość trudny. Trochę nabroiłem w swoim życiu, trochę gdzieś tam się pogubiłem, trochę upadłem i... Trudno mi było. I pewnego poranka przeczytałem te słowa. Bóg jest Bogiem, który ma moc nas pokrzepić, ma moc nas, nam dodać sił, dodać wiary, ma moc na nowo przywrócić. Mam właściwe chodzenie każdego dnia z Nim, ale tylko wtedy, kiedy prostujemy ścieżki, kiedy takie mamy właśnie postanowienie prostować ścieżki naszego życia. On zawsze wychodzi naprzeciw człowiekowi. Człowiekowi, który może upadnie, ale kiedy z pokorą przychodzi przed Boże oblicze i woła, to Bóg zawsze go poddźwignie, zawsze wyciągnie do niego swoją dłoń. Ucieszcie się przede mną wyspy i narody, niech zbiorą siły, niech się zbliżą i przemówią: zbliżmy się na sąd. Kto go wzbudził na wschodzie, Sprawiedliwość wzywa go do swej nogi, może opuścimy ten fragment tutaj, ale no, chociaż nie, nie. Wzywa go do swej nogi, poddaje przed jego obliczem narody i podporządkuje mu królów. Zamienia ich w proch, jego miecz rozwiewa jak plewę jego łuk. Gdy ich ściga, przechodzi w pokoju. Ścieżką na swych nogach nie przychodzi. Kto to uczynił i zrobił od początku Wzywa plemię pokolenia: Ja, Jachwe, jestem pierwszy i ja też będę ostatnim. Zobaczyły to wysły, wyspy i się zlękły. Krańce ziemi przestraszyły się, zbliżyły się i podeszły. Jeden drugiemu pomaga i mówi swemu bratu: Odwagi! Tak zachęcał rzemieślnik złotnika, kując. Kujący młotem bijącego w kowadło, mówiąc o zgrzewie, jak dobrze, po czym wzmocnił to gwoździami, aby się nie chwiało. Lecz Ty, Izraelu, mój sługę, Jakubie, którego wybrałem, potomstwo mojego przyjaciela Abrahama, Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi. I z jej zakątków Cię powołałem i powiedziałem do Ciebie: Sługą moim jesteś, wybrałem Cię i Cię nie odrzuciłem. Wiecie, ktoś by mógł powiedzieć: Ale przecież te słowa były skierowane do Izraela w tamtych czasach. Po co Ty to w ogóle czytasz? Ale zacząłem od fragmentu A sprawiedliwy. Z wiary żyć będzie. Czy nie jesteśmy potomstwem Abrahama, jeśli wierzymy i ufamy Bogu? To tym bardziej, albo i też tak samo, to słowo, tak jak dotyczyło ludu Bożego Izraela w tamtym czasie, tak i również dotyczy Ciebie, bracie i siostro. Lecz Ty, Izraelu, mój sugo, Jakubie, którego wybrałem, potomstwo mojego przyjaciela Abrahama, Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i z jej zakątków Cię powołałem i powiedziałem do Ciebie: Sługą moim jesteś. Wybrałem Cię i Cię nie odrzuciłem. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie lękaj się. Bo ja jestem Twoim Bogiem. Wzmocnię Cię, tak pomogę Ci. Tak wesprę Cię prawicą mej sprawiedliwości. Oto zawstydzą się i doznają upokorzenia. Wszyscy zagniewani na Ciebie. Będą jak nicość i poginą. Ludzie będący z Tobą w sporze. Szukać ich będzie, lecz ich nie znajdziesz. Ludzi, Prowadzących z Tobą wojnę, będą jak nicość i jak koniec ludzie toczący z Tobą walkę. Gdyż Ja, Jahwe, jestem Twoim Bogiem, dzierżącym Twą prawicę i mówiącym do Ciebie: Nie bój się, Ja Ci pomogę, nie bój się, robaczku Jakubie, Ty garstko Izraela, Ja Ci pomogę oświadcza Jahwe, a Twym odkupicielem jest święty Izraela. Gdybym zrobił z Ciebie ostre sanie, nowe, z mocnymi zębami, wymuciłbyś i pokruszyłbyś góry, a pagórki zamienił w plewy. Przesiałbyś je i uniosłby je wiatr i rozproszyłaby je burza, lecz Ty będziesz się radował w Jahwe, będziesz się chlubił świętym Izraela. Gdy ubodzy i potrzebujący szukają wody, a jej nie ma, gdy ich język usycha z pragnienia, ja, Jahwe, im odpowiem, jako Bóg Izraela, ich nie opuszczę. Otworzę rzeki na nagich wzgórzach, a pośród dolin zdroje, z pustyni zrobię rozlewisko. A z ziemi suchej źródła wody. Zasadzę na pustyni cedry, akacje i mirty i drzewa oliwne. Zaszczepię na stepie razem cyprysy, więzy i pinie, aby zobaczyli i poznali, uchwycili i pojęli wszyscy razem wzięci, że ręka Jahwe to uczyniła i stworzył to święty Izraela. Taki dość duży, obszerny fragment. I tak jak powiedziałem na początku, żyjemy w bardzo przewrotnych czasach. I myślę, że z powodu powszechnego odstępstwa, jakie panuje na świecie w dzisiejszych czasach, mamy dziś kryzysy. Klęski głodu i suszy, oraz uciskanie przez systemy różne ludzi na tej Ziemi. Ale jest dobra nowina w tym wszystkim, o której tutaj czytałem. Dobrą nowiną jest skała naszego zbawienia, Jezus Chrystus, oraz Jego Słowo. Które jest pewną ostoją dla tych, którzy mu ufają. W przypowieściach Salomona w 25 rozdziale w drugim wersecie przeczytałem takie słowa. Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów jest rzecz zbadać. Dzisiaj ludzie. Nie sięgają do Słowa Bożego, nie badają, nie sprawdzają, jak się rzeczy mają, jak się sprawy mają, dlaczego się tak dzieje. Wracając do tego Babilonu, ja jestem pod wielkim wrażeniem w ogóle historii proroka Daniela który przebywał przez 70 lat w Babilonie, który jako młody człowiek został tam uprowadzony. Oglądałem taki film. Polecam bardzo, kto nie oglądał, żeby obejrzał Daniel. Taki tytuł. Jest to chyba z 2017 roku film. I tam poruszyła mnie bardzo historia. Wiecie, bo to jest jedyny prorok, który prorokował o rządach światowych. Większość proroków dotyczyła, prorokowała do ludu bożego, do Izraela, a Dawid, prorok, mówię Dawid, prorok Daniel prorokował o, o po prostu narodach. Ale co, co mnie ujęło bardzo w postawie Daniela? w tamtym czasie, gdzie panowało odstępstwo w Izraelu, w Judzie, wiecie, tam natworzyli sobie bożków, natworzyli sobie różnych balów i, i oddawali im hołd, cześć. Nie zważali na przykazania Boże, nie zważali na, na, na jachwę, na Boga żywego. I, no i no Bóg, żeby ocalić Resztkę Izraela, żeby ocalić tych, tych, tych prawych sercem, po prostu dopuszczał pewne rzeczy, takie jak właśnie zaraza, głód, miecz. Dlatego był najazd Babilończyków, Chaldejczyków na, na Jerozolimę i z powodu odstępstwa oni zostali uprowadzeni do Babilonu. Prorok Jeremiasz prorokował, że tak ma być, żeby się nie opierali, żeby szli do tego Babilonu. Wielu sprzeciwiło się temu, to poginęli, ale ci, którzy zawierzyli proroctwom, poszli, i właśnie jedną osobą spośród nich był Daniel. On, jako młody człowiek, trafił do, do, do Babilonu, i on miał przed oczami proroctwo Jeremiasza, że będzie tu musiał spędzić 70 lat, jeśli Bóg da. I wiecie, w jego historii bardzo mnie porusza jego postawa, bo on trwał w posłuszeństwie, Bogu, on był wierny Bogu. I na jego ustach zawsze była prawda. I on nie kalał się, wiecie, że ręce miał czyste, nie kradł. Nie, nie, no nie było żadnych takich nieprawości w jego. On naprawdę miał boja w sercu, i to powodowało, że Bóg przychodził do jego życia z ocaleniem za każdym razem. Bo jak czytamy, miał epizod, że z powodu, miał być ścięty, później w jamie lwów wylądował, ale wiecie, i zawsze go ocalił Bóg. Ale to, to było wynikiem jego postawy serca, też względem ufności, też wobec Boga i postawy serca, że był Bogu wierny, że był posłuszny Bogu, że nawet jeśli powstawały dekrety przeciwko niemu, przeciwko Izraelitom, tam w Babilonii, on, on się nie zaparł nigdy Boga i i nigdy nie schodził na ścieżkę nieprawości, i dlatego Bóg tak bardzo umiłował go i, i to życie mu przedłużał cały czas. I, yy, Daniel yy, przetrwał czterech, czterech królów, bo tak naprawdę to zostało prowadzone, kiedy był. Na, Nabuchodonozor był królem i dość długo panował. Później, po królu, Nabuchodonozor był Baltazar. Krótko, bo krótko, i, ale był. I później najechał Dariusz Medyjczyk i on również przejął władzę. I wiecie, tam systemy się zmieniały. Tam non-stop się coś zmieniało. I tam to nie jest. Wiecie to tak jak dzisiaj jesteśmy Polakami, jesteśmy pod rządami polskich przywódców, a za chwilę by się zmieniło i byśmy byli pod innym narodem. I wiecie, to, to coś takiego jak też było w naszej historii Polskiej, ale, ale właśnie jego postawa, jego wierność, jego posłuszeństwo doprowadziło do tego, że Bóg przedłużał mu tego. I ostatecznie czwartym królem był Cyrus, gdzie yy, Niesamowicie na tym filmie jest przedstawione, jak, jak Daniel czyta proroctwo Jeremiasza Cyrusowi i, i mu mówi, że to o nim właśnie prorokował Jeremiasz. I, i Cyrusowi otwierają się oczy i, i on później dekret wydaje na to, żeby odbudować Jerozolimę. To jest niesamowita historia. Wiecie, jak, jak w tym wszystkim bożą rękę nad, nad życiem Daniela, jak, jak to w ogóle. no Niesamowicie! Bardzo polecam ten film. Ale wiecie, bo do czego nawiązuje, bo sporo powiedziałem od samego początku, a pytanie brzmi, bo też taki jest tytuł, że czy chrześcijani, chrześcijanin w dzisiejszym czasie powinien się obawiać kryzysu, głodu i ucisku, który jest na tej ziemi, tego wszystkiego, bo wiecie, na początek tak trochę nie. Nie za taki nie, niemiły obraz. O, opowiadałem, że to się wszystko zmienia i nie, nie idzie to w dobrym kierunku. Ale teraz pytanie, czy, czy my, chrześcijanie powinniśmy się w ogóle tego w ogóle obawiać? W ogóle, nie? I że odpowiedź jest nie. Nie powinniśmy. Żaden chrześcijan nie powinien się tego, co się dzieje na tej ziemi, obawiać. <laughs> Jeśli wszedłeś na drogę pańską, upamiętałeś się, ochrzciłeś się, i otrzymałeś dar Ducha Świętego, jesteś teraz i będziesz w przyszłości bezpieczny w Bogu, w każdym czasie, cokolwiek by nie przyszło. Czytałem wcześniej w Izajasza: Nie bój się, nie lękaj się. Dzisiaj jest, inflacja nam rośnie, słuchajcie, ponoć, że w Polsce jest najwyższa, na zachodzie już stanęła, a u nas w Polsce cały czas rośnie, nie? I wielu ludzi, nawet chrześcijan jest zdruzgotanych i myśli, co to będzie. Ufaj Bogu, nie lękaj się, nie bój się. Bóg na wszystko ma swoją recepcję, receptę, swoje rozwiązanie. No by tylko postawa naszego serca była właściwa. Gód. W historii biblijnej mamy kilka momentów, w których ludzie wierzący musieli doświadczać klęski głodu. I na przykład jak zacząłem zaglądać do Słowa Bożego, do Starego Testamentu, no to dowiedziałem się, że w życiu Abrahama dwukrotnie nastał głód. Abraham dwa razy był w takiej sytuacji, że, że był głód na ziemi. W życiu Józefa też nastał guz, głód. No, w życiu Józefa w ogóle widzimy niesamowite rozwiązanie na głód. Nie? Że, no, ale też postawa Józefa też była niesamowita, bo Józef był pokorny. On nawet jak go, wiecie, do więzi więzienia traf trafił i tam do. On tak samo, ufał Bogu. On też był, on się uniżał, on, wiecie, on nigdy i zawsze, i nawet jeśli ci bracia przeciwko niemu, ale to wszystko było w Bożym planie. To tak miało być, bo, bo Bóg miał zamysł, żeby nakarmić Izrael. No to jak miał go nakarmić? No to użył tego Józefa. Józef był niesamowitą postacią w całej tej historii, bo tak się uniżył do tego stopnia, był pokorny, że Bóg go wywyższył i był drugi po faraonie. Świat dzisiaj funkcjonuje tak. Im większą pychę masz w swoim sercu, im bardziej się rozpychasz, rozpierasz, no to cię akceptują i wiecie, i wzrastasz do góry na wysokościach. Tak funkcjonuje świat, ale Królestwo Boże rządzi się innymi prawami. Królestwo Boże rządzi się takimi prawami, że im niżej się uniżasz, im bardziej jesteś pokorny, im bardziej. się zniżasz wobec drugiego brata, siostry, to Bóg poddźwiga i powierza pewne funkcje, czynności i rozwija się w ten sposób Królestwo Boże. Świat powie frajer. Nie? Bo świat inaczej funkcjonuje. Świat ci, jak zobaczy, że Ty się uniżasz, nawet w, czy to w zakładzie pracy, czy gdzieś, to Ci powie, że jesteś frajer. Nie. No ale. Nie chcę tak mówić. E, Józef, tak? E, w życiu Noemi, na przykład, ta, która miała męża i dwóch synów, i później te, tam między innymi była też Ród, tam też był Gód. Też przeżyli gód, ich, ich doprowadził gód do Betlejem. Tam później też jest niesamowita historia, bo, bo cała Księga Rud to jest w ogóle zapowiedź wykupu krwią nas wszystkich, ludu bożego w ogóle przez prawo wykupu tam jest pokazane. Jak, jak, no jest, jak ktoś czyta, to ujrzy tam Chrystusa w całej tej historii, w tej księdze lud, który wyprowadził Mojżesz z Egiptu, też głodował i był spragniony na pustyni. Bóg dał mu mannę z nieba oraz woda wytrysnęła ze skały. Czyli Bóg zatroszczył się o tych, którzy należeli do Niego. Prorocy Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel prorokowali głód Izraelowi i niewolę babilońską z powodu odstępstwa i tak się stało. Prorok Amos Prorokował tak. A chociaż to ja syłałem głód we wszystkich waszych miastach i brak chleba we wszystkich waszych miejscowościach, nie nawróciliście się do mnie. Oświadczenie Jachwe. Czyli ma to związek. To, co się dzieje, o chociażby teraz w tych czasach, co obserwujemy, co widzimy, ma to związek z odstępstwem. Że ludzie naprawdę są pogubieni i ludzie, yy, świat już serwuje, tak jak mówiłem wcześniej, zakrzywia rzeczywistość, serwuje różne takie rzeczy, że ludzie się na to wszystko łapią i, i przez to, że się na to wszystko łapią, to, to coraz więcej jest nieprawości, bezbożności, i, no i dzieje się tak, jak się dzieje. W czasach Eliasza była pewna wdowa, kiedy panował Gód. Tam jest fajna historia, może później jeszcze do niej wrócimy. W dziejach apostolskich pewien uczeń przepowiedział Gód, który nastał, za czasów Klaudiusza. Też to odszukałem coś takiego. No i co, na ten. Aha, może wróćmy jeszcze, no, do, tej, do tego Eliasza. To też jest bardzo ciekawe w ogóle ta historia z, z Eliaszem. Najpierw przeczytam, gdzie dzisiaj macie 425 Powiem wam też prawdę. Wiele wdów było za dni Eliasza w Izraelu, gdy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy. Także wielki głód ogarnął całą Ziemię. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, jak tylko do Sarepty Sydońskiej, do owdowiałej kobiety. Wielu też było trendowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naman, Syryjczyk. No ale tu głównie o tą wdowę z Sarebty chodzi. Wiecie, tu mnie zastanawia, w tym fragmencie zastanawia mnie trzy pół roku. Czy ten fragment nie ma proroczego odniesienia do, do czasu... Y, jaki mamy też w Objawieniu, gdzie jest 3,5 roku, y, gdzie y, Bóg troszczy się o Izraela w Dolinie Josufata i że On ich będzie karmił, On ich będzie y, tam y, chronił i strzegł właśnie. I tak jak... Y, Ocalił Izraela na pustyni, zsyłając mannę. I tak samo w tym czasie myślę, że to, że to bo jest tu napisane, że to, to taki wymiar proroczy trochę, że to jest te 3,5 roku. Ale czas pokaże, czy my tego dożyjemy. Nie wiem, ale. Ale wracając do pierwszej królewskiej, 17 rozdział stał więc i poszedł do Sarepty a gdy wchodził do bramy miasta oto pewna kobieta wdowa zbierała tam kawałek drewna zawołał zatem do niej przynieś mi proszę nieco wody w naczyniu abym się napoił a gdy szła aby nabrać zawołał do niej weź też proszę do ręki kawałek chleba dla mnie lecz ona odpowiedziała jak żyje jak twój bóg że nie mam żadnego wypieku, jedynie garść, mąki w dzbanie i nieco oliwy w kance. Oto właśnie zbieram parę drewienek, drewek, żeby pójść i przyrządzić to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to umrzemy. Lecz Eliasz powiedział do niej: Nie bój się, idź i uczyń, jak mówisz. Najpierw jednak zrób z tego dla mnie mały placek i wynieś mi go, a dla siebie. I swojego syna zrobisz potem. Gdyż tak mówi Jakwe Bóg Izraela: Mąka nie skończy się w dzbanie, i oliwy w kance nie zabraknie. Do dnia, w którym Jakwe znów skropi deszczem oblicze tej ziemi. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza, i jedli ona i on i jej dom przez wiele dni. Mąka nie wyczerpała się w dzbanie, a oliwy nie zabrakło w kance. Według słowa jachwy, które wypowiedział za pośrednictwem Eliasza. No, niesamowicie, tak samo tu Bóg zatroszczył się i nakarmił akurat Eliasza i tą kobietę, ale też stało się to. Dzięki ufności i wierze. Mam jeszcze kilka takich fragmentów. W których jest nasze ocalenie. I w psalmie 30, 30, 30, 33 czytamy takie słowa od 18 do 19 wersetu. Oto oko Jahwe jest nad tymi, którzy się go boją. Nad tymi, którzy oczekują jego łaski. Dla ocalenia od śmierci ich dusz, dla zachowania ich życia. W czasie głodu. Psalm 37, werset również 18-19. Jahwe zna dni nienagannych, ich dziedzictwo trwać będzie na wieki. W złym czasie nie spotka ich wstyd, w dniach głodu będą nasyceni. W przypowieściach Salomona. Dziesiąty rozdział, trzeci werset jest napisane Duszy sprawiedliwego Jachwę nie dotknie głodem, lecz udaremni rządze bezbożnych. Mamy też w drugiej księdze kronik, mamy receptę, tak to sobie napisałem, recepta na głód. Dla ufających panu, druga kronik, dwudziesty, rozdział, dziewiąty, werset. O, jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz, sądu, zaraza lub gód. To staniemy przed tym domem i przed Twoim obliczem, gdyż Twoje imię mieszka w tym domu i będziemy wołać do Ciebie spośród naszej niedoli. A Ty wysłuchasz i wybawisz nas. Łatwe. Tylko chęci. I wiara, i ufność Panu, że staniemy przed Panem i będziemy wołać, a On wysłucha i odpowie na to wszystko. W psalmie 12, w wersecie 6 czytamy takie słowa. Z powodu ucisku ubogich, z powodu jęku biednych, teraz powstanę, mówi Jachwę zapewnie zbawienie pragnącemu go. W Psalmie 32 wersety 6 i 7. Dlatego niech się modli do ciebie każdy pobożny w czasie szukania. Owszem, gdy wyleje wielkie wody, jego nie dosięgną. Ty jesteś moją kryjówką, chronisz mnie przed uciskiem. Otoczysz mnie okrzykiem wybawienia. W psalmie 34, w siódmym wersecie, jest zapisane są takie słowa: Ten biedak zawołał i Jachwę wysłuchał i wybawił go ze wszystkich jego trosk. A nawet jeśli przyjdzie nam, słuchajcie, głodować, parę dni może, albo będziemy musieli wejść w jakiś ucisk z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, to czytałem taką historię, gdzie Paweł z Barnawą głosili Ewangelię dobrą nowinę. I tam jest napisane, że niejednokrotnie, kiedy chodzili od społeczności do społeczności ludzi wierzących, niejednokrotnie utwierdzali dusze ich innych w wierze, zachęcali, aby trwali w ufności Chrystusowi, mówiąc i takie słowa właśnie wypowiedziane, mówiąc przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Więc nawet jeśli przyjdzie nam doświadczać czegoś takiego, to słowo Boże zapewnia nas, że Pan jest z nami w każdym czasie, tak jak był w Starym Testamencie z tymi, którzy mu ufali, tak samo i z nami. Ale ważne jest, abyśmy mieli właściwą postawę, abyśmy byli wierni mu, abyśmy byli Posłuszni mu, abyśmy mieli prawdę na naszych ustach i abyśmy nasze ręce aby były czyste, aby nie były skore do kradzieży, nawet jeśli będzie brakowało czegokolwiek, to jeśli nie ukradniemy, a będziemy wołać do Pana, to, to Pan odpowie, na pewno odpowie, bo jest wiele przykładów tego, że Bóg odpowiada. Taki fragment z, z Listu do Rzymian, z 8 rozdziału. Z, z listu do Rzymian z 8 rozdziału. 35, 37 werset. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości. Bożej, która jest w Chrystusie, Jezusie, naszym Panu. Tak, za daleko pojechałem, A od 35, przepraszam. Kto nas odłączy od miłości Chrystusowej. Utrapienie. Ucisk, czy prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu ciebie cały dzień nas zabijają. Uważani jesteśmy za owce przeznaczone na rzeź, ale w tym wszystkim wyraźnie zwyciężamy przez tego, który nas ukochał. Zawsze mnie poruszało, wiecie, historię pierwszych chrześcijan, którzy byli rzucani na, rzucani na areny rzymskie, gdzie musieli zmierzyć się z lwami, które ich pożerały, ale zawsze byłem pełen podziwu dla ludzi, jak, którzy z pieśnią na ustach. Szli, śpiewali pieśni pochwalne, wielbili Pana i, no i tak kończyli żywot, nie? ale z nadzieją, z ufnością, z wiarą, bo wiedzieli, że tak naprawdę to jest koniec i początek czegoś lepszego, aniżeli to, czego doświadczali w tamtym czasie żyjąc na ziemi. Oni musieli mieć naprawdę głęboko w sercu. Mieć poznanie Pana, pomimo tego, wiecie, my dzisiaj mamy Słowo Boże i możemy do niego sięgać. Wielu nie sięga, ale oni w tamtych czasach to nie mieli tak łatwo, bo oni nie mieli. Mieli stare księgi, tylko Stary Testament. I wiecie, i ja, ja myślę, że ci, którzy upamiętywali się i którzy dali się ochrzcić i na których zstępował duch świętych to oni tak doświadczali Ducha Świętego, że tam, tam Słowo Boże to płynęło z Ducha Świętego w ich sercach, wiecie, i dlatego mamy zapisane Ewangelię i a ilu uczniów pewnie doświadczało Ducha Świętego, który mówił do ich serc i, i oni byli tacy mocni, że na tych arenach oni potrafili życie oddawać i oni z pieśnią na ustach nie pali się, z uśmiechem na twarzy i wiecie, te dzieci, to wszystko i oni z nadzieją umierali i odchodzili. I dla nich te słowa, które tutaj czytałem wcześniej: czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowania, czy głód, nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz. Kto ich odłączy od miłości Chrystusowej? Kto nas odłączy od miłości Chrystusowej? Któż nam odbierze to, co Bóg złożył w nas? Ale wiecie, dzisiaj jeszcze postanowiłem dołożyć jeden fragment. Bo w całej tej historii, nawet jeśli przyjdzie nam się zmierzyć z głodem, czy tam z jakimś uciskiem, czy, czy no z przeciwnościami, to nie powinniśmy się tym trwożyć ani obawiać, ani troskać. Nie powinniśmy się tego bać, lękać, ale. W tym wszystkim jeszcze jest potrzebna nasza postawa, aby zachować pewną postawę. I pomimo stanu, w jakim możemy być, w jakim możemy się znaleźć, chociaż wierzę, że Bóg zatroszczy się o wszystko w naszym życiu, jeśli będziemy trwać w Nim. W ewangelii Mateusza czytamy taki fragment o Sądzie Nad Żywymi, od 31 wersetu. Gdy zaś przyjdzie syn człowieczy w swojej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jednych od drugich, jak pasterz. Niesamowite, powiem wam, że Sebastian zaczął od pieśni w ogóle o, o pasterzu, o owcach, a, a tu tyle się już razy powtórzyło to. Ale dobra, czytam. I postawi owce po swojej prawicy jeszcze wcześniej, i będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jednych od drugich, jak pasterz odłączy owce od kozłów. I postawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król, tym po swojej prawicy. Przyjdźcie, błogosławieni mojego ojca. Odziedziczcie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Gdyż głodowałem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a napoliliście mnie. Byłem obecnym przybyszem i przyjęliście mnie nagi. A przyodzialiście mnie. Chorowałem, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwy, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodującym i nakarmiliśmy Cię, lub spragnionym, a napoiliśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem, a przyjęliśmy Cię lub nagim, a odzialiśmy Cię. Kiedy też widzieliśmy Cię chorującym lub w więzieniu, a przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: Zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, moich braci, uczyniliście mnie. Następnie powie tym po lewicy: idźcie ode mnie, przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Gdyż głodowałem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie napoiliście mnie. Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie odzialiście mnie. Chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wtedy odpowiedzą i oni: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodującym, lub spragnionym, lub obcym przybyszem, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu, a nie usłużyliśmy Ci? Wówczas odpowie im: Zapewniam Was, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście też mnie. I odejdą Ci na wieczną karę. Sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Bóg mi pokazał, że w czasie tego głodu, jeśli bym miał przyjść, jeśli w ogóle będą jakieś problemy z żywnością, i z, to nie powinniśmy zapomnieć o tym, żeby pomimo braku, pomimo tego, że nie mamy, żebyśmy nie myśleli tylko o sobie, żebyśmy nie wymyśleli tylko o własnym żołądku, ale żebyśmy pomyśleli o drugim człowieku. Tak jak ta wdowa z Sarepty Sydońskiej nie miała. Miała tylko garść mąki i troszkę tam oliwy. A jednak Eliasz powiedział, upierz dla mnie, a, a się nie skończy. I ona go posłuchała i tak też zrobiła. I jest wielkie błogosławieństwo w dawaniu. Jest wielkie błogosławieństwo płynące dla nas, wierzących ludzi, którzy może będziemy doświadczać tego samego co i bezbożni, ale jeśli nie utracimy tego, co ważne, że nakarmimy drugiemu, damy, napoimy drugiego, przyodziejemy tego, który nie ma, odwiedzimy, jeśli będzie chorym, lub też w więzieniu. To błogosławieństwo i szczęście wróci do nas w postaci takiej, że kiedy staniemy przed Panem, to tak, jak w tym słowie: Bóg do nas powie, że wejdź do radości, do królestwa mego, wejdź do miejsca przeznaczenia Twojego i raduj się ze mną całą wieczność, bo tylko takie. Jest rozwiązanie dla tych, którzy w taki sposób podejdą, właśnie nawet w tym czasie trudnym, jeśli nie będziemy myśleć tylko o sobie, jeśli będziemy myśleć o drugim. I tym chciałbym zakończyć to krótkie kazanie, czy też poselstwo w tym trudnym czasie, w jakim żyjemy, a może i będziemy żyć w trudniejszym. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Amen.